Ty wiatr kołysze świat, a serce tęskni, bo gdzieś z daleko stąd został rodzinny dom, tam jest najpiękniej. Leżały duże kamienie, wchodziła się duża sień, w sieni klepisko, do kuchni się wchodziło, dalej klepisko, stał duży stół drewniany i obok stołu ławy, przy którym posiłki były spożywane, a z drugiej strony był piec wileński. Wchodziło się takiej małej drabince i to było moje miejsce spania. Zawsze mi babcia przykrywała kożuchem takim dużym. Urodziłam się w 1940 roku, 16 kwietnia. We wsi Karły, niedaleko Wrocławia, powiat wileński. Mieszkałam z babcią i z wujkami. Jak były święta, na przykład Wielkanocy, to przynosili zestawu, obecnie zwany tatarak, a kiedyś zwano ajer. Cięli w takie duże kawałki te łodygi, liście i w pokoju tym olbrzymim rozsypywali. Uważali, że to wielkie święto i musi być odpowiedni zapach, no i tym się cieszyli. Znów, jak były święta zielonych świąt, to wystrojone było mieszkanie w brzuski. W każdym rogu mieszkania brzuska stała i przed wejściem też stawiali jedną brzuskę. Jak pani myśli rodzica, to jakie skojarzenia się pojawiają? No, mamusia była gospodynią domową, to zajmowała się, a tatuś był kowalem, miał własną kuźnię. A to, no, mamusia była piękna, prawda? Tatuś był 9 lat starszy od mamy. O, piękne zdjęcie. To wspomnienia, wspomnienia są. Przy tym mieszkaniu, co mieszkaliśmy, był drewniany płot i przy tym domu było bardzo dużo piwonii. Czerwone piwonie. Oprócz tych piwonii takie bzy kolorowe rosły i tam w tym ukwieceniu te zdjęcie było robione. To pamiętam. Z mamusią poszłyśmy kopać ziemniaki. Piękne, wysokie, kolorowe. Różne kolory były kwitnących tych ziemniaków. I zawsze tam były te bruzdy między tymi rzędami. I raptem mamusia usłyszała ten huk. Widziałam te samoloty i powiedziała: kładź się do tej bruzdy, kładź się, chowaj się. Położyłam się na plecy i leżałam wśród tych kwiatów, że mnie nie widać było. No bo chciałam zobaczyć, jak to się dzieje, ciekawość. Kiedy w tym życiu zaczął się jakiś niepokój dla pani odbierany oczami i wrażliwością dziecka? W mojej pamięci tkwi to dyskusja dorosłych osób, że będą łapanki, jakieś kradzieże, rozboje. Jak dorośli ludzie na czas nocy wychodzili i wchodzili do ukrycia, bo bali się przed tymi łapankami, a prawdopodobnie to groziło do wywózki do więzienia. I później to nastąpiło. Po prostu taka łapanka była, ta wioska otoczona była. I w naszym mieszkaniu było największe pomieszczenie we wsi i wszystkich mężczyzn do tego pokoju z wioski. Między innymi moi wujkowie byli i mój tato był, a ja z babcią stałam i tak przyglądałam się,
z broń, z tymi sztyletami z jednej strony i z drugiej. Wyprowadzili wszystkich. Ja z babcią przygotowywałam posiłek, żeby dostarczyć do więzienia. Tatuś wcześniej wrócił, taki zmaltretowany, schorowany. Przysłali jakieś pisma, że nastąpił czas, że możemy wyjechać z tych terenów zbolałych, umęczonych. I te władze dały wybór, czy wybierać Polskę, czy do Stanów Zjednoczonych. Ale do Stanów Zjednoczonych można było wziąć tylko walizkę i takie podręczne sprawy. A do Polski to wszystko, co się uważało. Wszyscy zadecydowali, i rodzice, i babcia, bo razem mieszkaliśmy, pojedziemy chyba do Polski. No i cóż, wybrali tą Polskę. Najpierw przyjechali wujkowie, żeby zobaczyć, jak w tej Polsce. Moja babcia, a mama tych synów, zadecydowała, że niech szukają gdzieś jakiegoś gospodarstwa. Znaleźli piękne gospodarstwo. Szykowali się do transportu oczywiście. I siano, i słomę, i deski, i bydło, co było. Jakieś naczynia były, no wszystko, bo uważali, że jak przyjadą tu, to nic nie będzie. Do tego transportu bardzo długo jechaliśmy, bo to konikiem. Na wozie siana zrobili takie wgłębienie, owinęli mnie w kożuch, jak przyjechaliśmy tam na rampę. Dostaliśmy jeden wagon, wagon towarowy. W drugiej połowie krowa stała. Mieliśmy ze sobą chleb, mamusia doiła tą krówkę, było mleczko i tak jechaliśmy chyba dwa tygodnie czy ileś. Dojechaliśmy do Kętrzyna. Był kwiecień. Na tamtych terenach to była zima, zima jeszcze, a tu przyjechaliśmy, to już tak trochę tej zieleni się pokazywało. Wyszliśmy, słoneczko świeciło pięknie i przez tory wracali ludzie, wracali z kościoła z palmami i to była niedziela palmowa. No i później w tym Kętrzynie to nas rozdzielali tam te transporty i przyjechaliśmy do Lizbarka. Jaki był ten nowy świat? Oj, nowy świat to był piękny. Zamieszkaliśmy to niedaleko lasu. Słychać było śpiew ptaków, ogród, sad. No to coś pięknego w porównaniu z tym, co, gdzie mieszkaliśmy tam na Wileńszczyźnie. Tato dalej był kowalem, wybudował sobie kuźnię przy domu. Pani Felicjo, co to za dziewczyna? Jakie ona wtedy miała marzenie? Jak wyglądała? Czym myślała? Na jakim etapie życia była? Ja marzyłam o szkole muzycznej. To było moje marzenie. Jak wracałam, przygotowałam się do zajęć lekcyjnych, brałam jakąś tam butelkę czy coś, przed lustrem stawałam i śpiewałam. Jeździłam do szkoły zawodowej, do odzieżowej. A ja tego wymuszonego przez rodziców zawodu nie akceptowałam. Oczywiście z niechęcią skończyłam, ale mimo wszystko moje marzenie było śpiew. Chciałam iść do szkoły muzycznej do Olsztyna. Jak moje życie się ułożyło, jak skończyłam tą szkołę zawodową i nie pozwolono mi iść, żeby śpiewać, a pięknie śpiewałam. Tato mi załatwił pracę. Zatrudnili mnie jako maszynistkę w administracji. Bardzo szybko, pojętnie pisałam.
i kosztorysy, różne tam techniczne wyliczenia. Co to za ludzie, co to za para? To para, to jest para młodych. Felicja i Aleksander. No i tak, tak jak to mówią, nie są wyroki boskie, nie? Według nas, tylko według Bożego zamysłu, prawda? Ale jak to było, jak się w sobie zakochaliście? Jak zakochaliśmy się? No tak jak każdy po prostu, no. Ja pracowałam, już nie pisałam na maszynie, tylko byłam kasjerką, a mąż po wojsku, to przyjęli go jako kierowcę. No i tak po prostu, to do banku, to z banku, zaczęła się taka przyjaźń. Tuż przy Wilnie urodził się. Jak to mówią, jedni rodzice z Wilna, drudzy też, jak to mówią, z Zabuga. No to chyba będzie w życiu dobrze. Jak wyglądał ten pierwszy powrót do Wilna? Już byłam rzadką, to pojechaliśmy z całą rodziną i z dziećmi i pierwsze kroki to do Ostrej Bramy skierowaliśmy. Jak szliśmy tymi schodami, tam były betonowe schody i one były od chodzenia już wiele wieków wyżłobione. To tak ujęło mnie ten pobyt przed obrazem Matki Bożej. To może człowiek może unieść to gdzieś w jakieś obłoki, ta obecność, to spojrzenie na ten obraz, to jest takie uświęcenie. Pojechała pani do tego miejsca swojego urodzenia i dzieciństwa? Nie było tego miejsca już. Tam został tylko krzyż. A to jest obraz mojej prababci. Z roku 1915. Z Wileńszczyzny w Karłach. Babcia trzymała go. Na pewno rozkładała tam na stole, nie? I tak, takie uczucie, że to jest pokoleniowa pamiątka. No. Jakie znaczenie dla człowieka ma dom? Dom to jest podstawa człowieczeństwa. Mieć dom to jest wielkie słowo, a bezpieczeństwo jak najbardziej. A jakie uczucia wiążą się z myślą o Wilnie i Wileńszczyźnie? Ten sentyment to jest Matka Boża Ostrobramska. A tutaj pani odwiedza też Matkę Bożą Ostrobramską. Oczywiście w kościele jest to przepiękny obraz. Zawsze zachodzę się pomodlić, bo niedaleko ten kościół i tam lampkę zapalam. Daruj mi, Panie, słowa, które darowałeś. Muszę powiedzieć, że się nie nudzę. Mamy Uniwersytet III wieku. Raz w tygodniu w Domu Kultury. W obecnej chwili chodzę do zespołu śpiewać w jednostce wojskowej. Najpierw śpiewałam na chórze parafialnym i co niedziela. Czyli to marzenie w jakiś sposób się spełniło? Spełniło się, ale za późno. Pani Felicjo, kiedy o jakimś miejscu możemy powiedzieć, że to jest nasz dom? W tej chwili, no cóż, mogę powiedzieć, że tu jest mój dom. Mogę tylko zaśpiewać piosenkę, że tęsknię do tamtych czasów. Śpiewa ci obcy wiatr, kołysze świat, a serce tęskni, bo gdzieś z daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczęce i maki.